Jan Olszewski powołał mnie do zespołu doradców, to czułem jako niesłychany zaszczyt, to wówczas właśnie podjąłem działania na rzecz próby nagłośnienia problemu agentury, który był jakby publicznie wówczas zupełnie nieznany. I namówiłem dwóch ludzi, mianowicie pana Jacka Kurskiego, młodych chłopców wtedy jeszcze pracujących w Telewizji Polskiej, i Piotra Semkę, który miał taki znany program Refleks w Telewizji Polskiej, kanał pierwszy, do zrobienia cyklu, namawiałem ich do zrobienia cyklu audycji o agenturze. I Kurski z Semką powiedzieli, no dobrze, tylko że oni kompletnie nie mieli w tym czasie, jakimś usprawiedliwienie również dla mnie, kompletnie nie doceniali tego problemu, uważali, że to jest problem być może w ogóle wymyślony. No mówię, ale skoro ty uważasz to za ważne, mamy do ciebie zaufanie, no to zrobimy, ale musimy zacząć od ciebie. I zgodziłem się na to i pierwszy program zaczął się od pytania, chłopcy mieli poczucie krytyczne w stosunku do całego projektu. I ciężko mnie tam przećwiczyli. Pamiętam, że nie miałem zbyt wielu argumentów na to, żeby wykazywać, że agentura pokomunistyczna stanowi taką siłę po 89 roku, żeby rzeczywiście mogło zagrozić interesom państwa polskiego, nie mówiąc już o zagrożeniu dla rządu Jana Olszewskiego. Mówię tutaj o gdzieś o lutym, marcu 1992 roku, gdzie takie rzeczy nie przychodziły mi do głowy, że agentura może się zbuntować, może być niezadowolona i może rzeczywiście zagrozić. Wyglądało na to, że pierwsze wolne wybory parlamentarne, które się odbyły jesienią pod koniec 1991 roku, stanowił taki przełom. Społeczeństwo wszystko rozumie, skoro wybrało swoich przedstawicieli tego rodzaju, że wbrew, zresztą jak Państwo pamiętacie, Lechowi Wałęsie, Jan Olszewski mógł zostać pierwszym premierem pierwszego wolnego Sejmu. Więc wydawało się, że teraz już wszystko pójdzie gładko, stosunkowo gładko, i że będziemy budować niepodległą, demokratyczną Polskę bez specjalnych przeszkód. No ale powoli, właściwie wówczas z tygodnia na tydzień, a nawet z dnia na dzień, te trudności wytwarzane przez, nazwijmy to, środowisko okrągłostołowe, chociaż tu od razu trzeba się zastrzec, że to było środowisko dużo szersze, bo na przykład do tego środowiska przeciwników rządu Jana Olszewskiego szybko doszusował Kongres Liberalno-Demokratyczny z Donaldem Tuskiem osobiście, mimo że w czasie okrągłego stołu oni nie należeli do formacji no, wspólnej z Keremkiem, Kuroniem, Michnikiem i tak dalej. Więc to środowisko przeciwników rządu się poszerzało i najwyraźniej było to widać przy obronie ludzi, których w tym czasie, to było środowisko bardzo gęste jeszcze w elitach władzy, w różnych zespołach rządowych i tak dalej, właśnie środowisko byłych agentów Służby Bezpieczeństwa i Wojskowej Służby Wewnętrznej. W każdym razie to się rozwijało dość powoli, znaczy świadomość skali zagrożenia dla rządu Jana Olszewskiego ze strony agentury rozwijała się bardzo powoli. Pamiętam, że jeszcze w maju rozmawiałem z premierem Olszewskim i wtedy już ja byłem może bardziej świadomy niebezpieczeństwa i w każdym razie byłem zdziwiony, nieco zaskoczony, myślę, niedocenianiem przez Jana Olszewskiego skali oporu administracji państwowej nasyconej agenturą. No w pewnym momencie na przykład w Ministerstwie Finansów absolutna większość dyrektorów departamentu byłymi tajnymi współpracownikami komunistycznych służb specjalnych, więc administracja odmawiała posłuszeństwa premierowi, nie wykonywała poleceń i to było, stawało się bardzo jasne, a mimo to Jan Olszewski wydawało się, wykazuje poczucie, że rząd daje sobie radę, że on daje sobie radę, jakoś panuje nad administracją, już nie mówiąc o innych instytucjach. W każdym razie w pewnym momencie
To była sławna historia traktatu polsko-rosyjskiego, gdy dzisiejszy właśnie szef wywiadu Andrzej Ananicz tam zasłużył się w przygotowaniu traktatu polsko-rosyjskiego, zawierającego ten niesławny fragment o bazach posowieckich, w których miały być umieszczone eksterytorialne rezydencje jakichś przedsiębiorstw rosyjskich. No oczywiście rząd Olszewskiego był przeciwny temu, a nagle się okazało, że ten traktat jest już parafowany i gotowy do podpisania. Wtedy doszło w Moskwie między rządem w Warszawie a Wałęsą, który był już w Moskwie, do tego sławnego sporu. Rząd zażądał od Lecha Wałęsy renegocjacji tego punktu, to właściwie odrzucenia tego punktu i to oficjalnie stało się pretekstem do złożenia przez Wałęsę wniosku o odwołanie rządu. Ale tak się złożyło, że ja towarzyszyłem Lechowi Wałęsie w czasie, gdy Lech Wałęsa był kandydatem, a później prezydentem elektem w wyborach roku 1990 i wraz z tą całym sztabem wyborczym Wałęsy weszliśmy do Belwederu. I tam w Belwederze, to było bardzo ciekawe, leżało sporo materiałów na temat różnych agentów, czy ludzi, którzy uwikłali się w agenturę w okresie przed 89 rokiem, ludzi, którzy działali w ruchu antykomunistycznym, których uważaliśmy za bohaterów, za ludzi szczególnie zasłużonych. Pamiętam, że pierwszym dokumentem, który rzucił mi się w oczy, były kopie odręcznego listu Józefa Szaniawskiego do władz, w których obiecywał współpracę i działalność przeciwko środowiskom tak zwanym opozycyjnym, jeżeli się go zwolni z więzienia. On rzeczywiście był ostatnim więźniem PRL-u. W Kremlinie takich dokumentów nam wówczas pozostawiono sporo. Między nimi, i to były też kwestie rozmów z tym aparatem, który pozostał przecież do Belwederu, w ogóle do tego, co się nazywało aparatem władzy, weszła grupka kilkunastu osób, prawda, ale sama obsługa pozostawała kadrami Jaruzelskiego. Ale wtedy ci wszyscy ludzie bardzo chętnie rozmawiali i między innymi poinformowano mnie o tym, że ja, Krzysztof Skubiszewski był w przeszłości tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, że składał raporty z wyjazdów zagranicznych i tak dalej i że ja z koniną wiedziałem, że on był tym członkiem Rady Konsultacyjnej przy Jaruzelskim i że był wówczas urzędującym ministrem spraw zagranicznych. Więc tego typu rzeczy na początku nam przekazywano bocznie, czy docierały do nas w ten czy inny sposób.